moim najnowszym projektem, który realizuję z pomocą reżyserów dźwięku ze studia Ars Sonora, jest płyta CD. Ten projekt jest pod wieloma względami dla mnie wyjątkowy. Przede wszystkim będzie to moja debiutancka płyta, która zostanie zrealizowana w tym pięknym budynku, który znajduje się za moimi plecami, czyli w katedrze Świętego Krzyża w Orleanie. W tej świątyni znajduje się również wyjątkowy instrument. Są to organy Aristida Cavaillé-Colla, 54-głosowy instrument z 1880 roku. Na płycie zostaną nagrane dwa duże cykle francuskich kompozytorów. Będą to Symphonie Passion op. 23 Marcela Dupré oraz cykl na wniebowstąpienie L'Ascension Oliviera Messiaena. Nagrania do płyty zostały zrealizowane przez polską firmę fonograficzną Ars Sonora z użyciem wielośladowych technik zapisu i najwyższej klasy mikrofonów. Celem reżyserów dźwięku było uzyskanie optymalnego brzmienia, wyrazistego i czytelnego, wiernie oddającego walory instrumentu Cavaillé-Colla, a jednocześnie bogatego w naturalną akustykę monumentalnej katedry w Orleanie. Płyta Mateusza Żewuskiego jest setną pozycją w katalogu wydawniczym firmy fonograficznej Ars Sonora. Wydana została w twardej oprawie, zawiera wiele fotografii jednego z najlepiej zachowanych instrumentów Cavaillé-Colla oraz prawie 80-stronicową książeczkę w trzech językach – polskim, angielskim i francuskim. Znaleźć w niej można wiele ciekawych informacji o nagranych utworach oraz notki biograficzne ich twórców i wykonawcy. Płytę nabyć można w sklepie internetowym Ars Sonora pod adresem www.dobrepłyty.pl.